Czas na spotkanie z gościem. Anonsowany wcześniej dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, pan Henryk Grabowski. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ci, którzy wkrótce zaczną swoją edukację drogową na miasteczku przesowalskim w Ordzie, za kilka lat będą zdawali egzamin na prawo jazdy, pewnie też u was, a tymczasem podobno suwalski WORD w wakacje świeci pustkami. Z czego to wynika? Tak, no może nie tak dosłownie pustkami, ale rzeczywiście jest znaczny spadek kandydatów na kierowców. Tak na marginesie jeszcze tylko, żeby tutaj łagodnie przejść od miasteczka do tego egzaminu dorosłego, to myślę też, że wielu młodych przyszłych kandydatów na kierowców będzie na tym miasteczku miało możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową, więc przejdą taką wstępną wprawkę do egzaminu później już tego bardziej dorosłego, czy to na kartę motorowerową, a więc AM w tej chwili, czy też na prawo jazdy kategorii B, bądź też innej. Natomiast rzeczywiście miesiące wakacyjne są takim martwym trochę okresem, jeśli chodzi o egzaminowanie, i ten rok pokazuje, że rzeczywiście zarówno ten niski przyrost naturalny, którego efekty mamy w tej chwili, czyli niż demograficzny i mała ilość kandydatów wchodzących w wiek dorosłości i możliwość uzyskiwania prawa jazdy, jak też myślę, ma tu znaczenie sytuacja ekonomiczna, czyli ta sytuacja kryzysowa w kraju, to powoduje, że mamy znaczny spadek ilości osób przystępujących do egzaminu. Muszę powiedzieć, że w miesiącu lipcu mieliśmy 40% mniej egzaminów aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli niż w lipcu rok temu. Pomijam to, że... To spadek konkretny. To jest bardzo duży spadek, no prawie o połowę. Na pewno tamten okres jest trochę nieporównywalny, bo tam była panika związana ze zmianą, zapowiadaną zmianą przepisów ruchu drogowego. Tym niemniej ten spadek normalnie nie powinien być aż tak duży i przełożyć się na te miesiące. Więc to jest bardzo trudny okres, również i dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dlatego że no, w związku z malejącą ilością egzaminów trzeba też dostosować strukturę zatrudnienia, minimalizować koszty i tak dalej, co nie jest, wiadomo, rzeczą przyjemną dla tych wszystkich, którzy w tym ośrodku pracują. To kiedy wzrośnie frekwencja, jak pan uważa? No, kwestia jakiego czasu? Ja sądzę, że tak naprawdę na ten wzrost możemy liczyć dopiero za około 5-6 lat, bo wtedy zaczyna się ten już wyższy przyrost naturalny. Te roczniki z wyższego tego poziomu będą wchodziły w okres dojrzałości. Z tym, że jak sądzę, też część osób w okresie powakacyjnym wróci do zdawania egzaminu, czy do nauki w ogóle jazdy i przygotowania się, by ten egzamin zdać, ponieważ no, z naszego rozeznania też wynika, że część osób po prostu wakacje traktuje jako okres, kiedy można zarobić, szczególnie młodych ludzi, i zaoszczędzić sobie pewne środki na to, by to prawo jazdy móc uzyskać. Zresztą no, można powiedzieć, że w ostatnim okresie jakby zauważamy trochę tendencję wzrostową, czyli pojawia się troszkę więcej już kandydatów. Mam nadzieję, że to się będzie utrzymywało, że też potwierdzą się te informacje, które mamy ze szkół jazdy, że trochę więcej osób przychodzi na egzaminy, na szkolenie. Mamy też przyrost ilości chętnych na egzaminy teoretyczne, co znaczy, że te osoby no, niebawem będą też przystępowały do egzaminów praktycznych.